Graffiti zdobiące korytarz szkoły to efekt końcowy projektu Graffiti, Street Art czy Żart, realizowanego w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku. Od października do grudnia uczniowie klasy 4 i 5 brali udział w zajęciach, które miały im przybliżyć tę formę sztuki. Oprócz wyszukiwania ciekawych obrazów w sieci, uczniowie spacerowali po Ełku szukając inspiracji. Mieli okazję przyjrzeć się z bliska graffiti na promenadzie czy przy hali sportowej 1 liceum ogólnokształcącego. Następnie zaprojektowali własny obraz i przenieśli go na ścianę w swojej szkole. Na pierwszych zajęciach to rozmawialiśmy o Banksy, sprawdzaliśmy w internecie różne informacje, a na kolejnych zajęciach chodziliśmy po mieście i robiliśmy zdjęcia. Jak wyglądają te graffiti? Nauczyłam się jak maluje się graffiti. No i że graffiti jest bardzo ciekawe. Też chodziłam na zdjęcia, ale byłam chora i na początku pomagałam projektować te graffiti. No dość są trudne do zrobienia. Najpierw szukaliśmy elementów na internecie i potem próbowaliśmy je jakoś połączyć, żeby pasowało wszystko. Graffiti trudno się maluje i są bardzo ładne, jak już się je wykona. Sztuką ulicy, czyli graffiti, postanowiły zaciekawić uczniów dwie nauczycielki, Edyta Ostrowska i Marlena Skutnik. Wcześniej panie realizowały projekt Eko Ełk, który dotyczył fotografii. Efektem końcowym była wystawa zdjęć w Ełckim Centrum Kultury oraz stworzenie pocztówek z fotografiami miasta. Tym razem, oprócz zajęć artystycznych, nauczycielki chciały promować szkołę, dlatego powstałe graffiti nawiązuje do profilu placówki, czyli do sportu. Kompozycja to jest jakby zbiór wielu pomysłów, bo ogłosiłyśmy konkurs na najlepszy plakat promujący szkołę sportową i właściwie żaden z nich nie został odwzorowany dokładnie na ścianie. To jest taki zbiór tych najlepszych pomysłów. Czyli z jednej pracy na przykład wzięłyśmy napis, czyli hasło, z innej pracy siatkarza czy piłkarza i razem to jest wtedy, my z koleżanką skomponowałyśmy całość. Projekt realizowany był w ramach grantów edukacyjnych Nasze Pasje, przyznawanych przez Urząd Miasta w Ełku.